W Muzeum Historii Katowic w dziale grafiki imienia Pawła Stellera w ramach dziewiątych kręgów sztuki i dni polsko-czeskich jest otwarta wystawa Iwy Krupicowej zatytułowana Inne światy. Chodzi tam najbardziej o naturę, którą się inspiruję. Na tym moje prace polegają. Dawam takie możliwości widzowi, żeby mógł właśnie sobie wyobrazić inne przestrzenie, właśnie nie to, co ja tam widzę, ale i żeby mógł nad tym myślał. Te obrazy i dzieła są inspirujące. Mam nadzieję. Na pewno, bo jest to coś, czego na co dzień się nie spotyka. To jest wystawa tylko właśnie litografie. Litografia. Mhm. Są tutaj jakby dwa rodzaje. Jedna sala ma ciąg jakby kosmiczny, a druga pewne elementy, które mogą wpływać na wyobraźnię człowieka. Tak, tak. Tutaj właśnie praca była wykonywana na jednym kamieniu litograficznym, gdy właśnie mieniłam ten, jak powiedzieć, kosmos, że właśnie to wychodziło z czegoś czarnego i szukałam tam właśnie takie malutkie, delikatne punkty, które się zmieniają i właśnie tam chodzi o ten czas. Tak jak tu, zaczyna się tak. Od punkcików i rozwija się. Jaki jest tytuł, że nic tam nie ma i mogę właśnie se to czytać z lewej strony, że z dół do góry i z drugiej strony, że zase człowiek idzie na dół. Czyli to jest tak jakby jesień życia. Tak. No ale trzeba mieć naprawdę wyobraźnię, żeby w takiej wielkiej przestrzeni stworzyć coś, co może zainspirować innych. Przychodzę, oglądam i zadziwia mnie to. To jest dobrze. Dobrze? To się cieszę. Jest pani po studiach artystycznych w Ostrawie. Tak, tak. Ja studiowałam u Eliski Czabolowej w projektowania i opakowania książki. I potem się przeniosła na grafikę. Ja właśnie już wcześniej wybierałam grafikę, ale tam było tak, się to troszkę zmieniało. Ale to pomaga? Wybór dwóch jakby oddzielnych różnych technik? Tak, ono wszystko się spaja z tą grafiką, łączy i właśnie jak w drugiej sali jest widno, tak tam mam też książki artystyczne, że właśnie liczim te dwa kierunki w mojej twórczości. Pomaga to w tworzeniu dzieł. Myślę, że tak jest lepiej, że właśnie to nie jest tylko na plasko, ale, ale to widno i tak właśnie taka animacja o to chodzi i tutaj jest to właśnie widoczne, że to jest taka książka na ścianie. I możemy zaprosić wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć, podziwiać inne światy w wykonaniu Iwy Krupicowej, to mają się udać do Muzeum Historii Katowic, działu grafiki. Tak, serdecznie zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na wernisażu Iwy Krupicowej spotykam Mariusza Pałkę, który jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tak. Jak pan odbiera tę wystawę? Bo jest według mnie bardzo intrygująca i pobudzająca wyobraźnię. No, zgadzam się. Bardzo taka inspirująca jest ta wystawa i bardzo osobista. Tak teraz to widzę, chociaż ja już tam się wypowiadałem kiedyś na temat Iwy, ponieważ Iwę bardzo dobrze znam już od jakiegoś czasu, dlatego że jest moją doktorantką. No i właśnie, no, tym bardziej. I po prostu rozmawiamy o tych jej dokonaniach. Także te rzeczy są bardzo świeże i bardzo takie zapowiadające dobry finał. No, z tym bardziej, że ona odnajduje się w różnych dziedzinach sztuki. Tak, tak. No, zaczęła od książki. No i właściwie dalej ma bardzo taki duży kontakt z papierem jako podłożem, no bo książka to papier i grafika to papier i wciąż jest z tymi materiami związana. Chociaż tutaj jesteśmy w takiej sali, w której Iwa poświęciła cykl swoich prac, nazwała to Małe Światy i to dotyczy kamieni. Można powiedzieć, że ta młoda, wstępująca na tą ścieżkę artystyczną kobieta ma przed sobą wielkie perspektywy. No, ma wielką wyobraźnię i się spełnia w tej chwili. I potwierdza wystawą. I potwierdza to pan swoim autorytetem. Potwierdzam, bo po prostu lubię jej pracę. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Ewa Liszka, szefowa Muzeum Historii Katowic, oddziału grafiki imienia Pawła Stellera, zadowolona, że nowa wystawa w ramach Kręgu Sztuki powstała właśnie tu i z okazji Dni Polsko-Czeskich. Jestem bardzo zadowolona, podekscytowana i bardzo szczęśliwa, bo goście dopisują. W tym roku, jak cyklicznie są Dni Polsko-Czeskie i cyklicznie mamy kolejną edycję Kręgu Sztuki, w tej chwili akurat mamy już 9. edycję i cieszymy się, że zawsze mamy bardzo wspaniały garnitur młodych i zdolnych ludzi. A teraz mamy artystkę z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. To jest naprawdę niezwykłe, ponieważ wiele, wiele lat współpracujemy i cieszy mnie zawsze ta chęć tej obopólnej współpracy. Stąd tym razem też bardzo się pięknie nam złożyło, że Dni Polsko-Czeskie, które przypadają na miesiąc maj, udało się wszystko razem skomponować, żeby można było hucznie obchodzić te dni, no i oczywiście Festiwal Kręgi Sztuki. Także myślę, że dla każdego, kto lubi czeską sztukę i wszystko, co związane tutaj właśnie z tą kulturą naszych południowych sąsiadów, będą mogli tu zobaczyć i cieszyć się tymi dniami i tą atmosferą sztuki. Innych światów. Właśnie. To jest po prostu też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ pani Iwa Krupicowa, która prezentuje tutaj swoją wystawę, jest również studentką naszej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Stąd to jest po prostu takie piękne, że te dwa światy wcale nie są takie inne, ponieważ skupiają wspaniałych artystów tutaj z zagranicy, a tak blisko dokładnie za Miedzą. Serdecznie zapraszam i polecam się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kręgi Sztuki mają się bardzo dobrze, już 9. edycja. Szefem Kręgu Sztuki jest Wojciech Majewski, reżyser i dyrektor całej imprezy. W ramach Kręgów Sztuki są też wystawy. Tak, i właśnie cieszę się, że szczególnie taką owocną współpracę mamy z Galerią Grafiki i Plakatu Muzeum Historii Katowic. I właśnie tutaj, gdzie kustoszem jest pani Ewa Liszka. I to jest kolejna wystawa, nawet nie wiem ile już wystaw udało nam się zrobić i wszystkie są w moim odczuciu udane, ta wystawa i wykrótko. Nie tylko w pańskim odczuciu, bo rzeczywiście są udane te wernisaże, które się tu odbyły. Dziękuję serdecznie. Szczególnie cieszę się, że właśnie mamy tą wystawę Iwy Krupicowej, którą pamiętam jeszcze jako młodą asystentkę, teraz już po szczeblach kariery pedagogicznej się wspina, będzie się doktoryzować i tym bardziej, że to są dni polsko-czeskie, szczególnie Ostrawa, Katowice, no to jest w końcu Wielki Śląsk, można by tak to nazwać, więc tym bardziej te koneksje i te kręgi artystyczne są bardzo ściśle związane. Ja współpracuję z kolegami z Ostrawy od początku i jest to stała współpraca, bardzo udana, jestem bardzo z tego rad. Im też dziękuję, oni też są zadowoleni. Myślę, że dwa sąsiedzkie narody powinny wymieniać się poprzez sztukę i kulturę przede wszystkim i myślę, że to jest bardzo cenne, bo po prostu korzystamy na tym od strony mentalnej i kulturowej. I 9. Kręgi Sztuki. Przed nami jubileuszowe. Na pewno coś ekstra przygotowujecie. Chciałbym coś zrobić, ale od fazy projektowej, marzeń, wizualizacji jest faza produkcyjna i na razie się ta najważniejsza. Tak, no ale myślę, że coś zrobimy. Na pewno zawiadomimy pana i pana portalu, który mam przyjemność słuchać i oglądać. Także będziemy w kontakcie i zapraszam już. Proszę mi powiedzieć jeszcze, bo Kręgi Sztuki dotarły aż do Chin. Tak, no w Chinach zrobiliśmy 2 edycje, w tym roku robimy 3. Tam byliśmy w kilku miastach, pokazywaliśmy polską sztukę, wystawy, koncerty, warsztaty, wykłady, filmy. No tak w skrócie można by powiedzieć, spotkaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem. Chińczycy są zainteresowani Polską, bardzo życzliwie podchodzą do Polaków i myślę, że to jest warte kontynuacji. Mam nadzieję, że też zaprosimy artystów chińskich, bo ze sztuką, jaką tam oglądałem, naprawdę robi wielkie wrażenie i po prostu powinniśmy ją mieć tutaj częściej, bym powiedział. Czyli jesteście ambasadorami polskiej kultury w Chinach, a Chińczycy będą dzięki wam u nas.
Trudno się nie zgodzić z takim twierdzeniem. Czyli dziesiąte kręgi sztuki, myślę, będą bogate jednak. No, mam nadzieję. Dziękuję serdecznie za życzenia i no i bierzemy się do roboty. No, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.